Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Autopoprawki zgłoszone przez prezydenta Suwałk w uchwale o łagodzeniu skutków podwyżek opłat za wywóz odpadów istotnie poszerzą krąg osób uprawnionych do wsparcia przez MOPR. Wprawdzie nie zmienił się kluczowy warunek. Wsparcie adresowane jest wciąż do osób samotnych, czyli prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, ale zmienił się na skutek korekty próg dochodowy uprawniający do wsparcia. Aktualna opłata w wysokości 41 zł zmieni się od nowego roku w stawkę 57 zł od gospodarstwa domowego. Do tej pory osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe i posiadające niskie dochody objęte były systemem wsparcia i tak pozostanie, ale są nowe warunki. Pojawiły się aż 4 kategorie dopłat. Dla osób legitymujących się dochodem netto do kwoty 3000 zł MOPR dopłaci 30 zł miesięcznie, czyli z własnego portfela tacy mieszkańcy na odpady wydadzą 27 zł miesięcznie. Przy dochodach przekraczających 3000, ale nie wyższych niż 3,5 tysiąca zł na gospodarstwo wsparcie wyniesie 20 zł na miesiąc. Kolejna grupa to samotni osiągający miesięcznie dochód większy niż 3,5 tysiąca, ale nie większy niż 4 tysiące. Tutaj dopłata z MOPR sięgnie 15 zł na miesiąc. Najmniejszym wsparciem objęci zostaną mieszkańcy, których jednoosobowe gospodarstwo domowe osiąga dochód nie wyższy niż 4,5 tysiąca zł. Z własnego budżetu zapłacą za odbiór odpadów 47 zł, a pozostałe 10 zł pokryje za nich MOPR. Inną ulgą będą mogli cieszyć się mieszkańcy domów jednorodzinnych. Jeśli stworzą na swojej posesji kompostownik i nie będą oddawać bioodpadów do systemu, opłata za odbiór pozostałych odpadów będzie obniżona o 9 zł miesięcznie.